Witajcie! Na początku zapraszam Was, jeśli chcecie dostać serduszko pod komentarzem, to napiszcie w komentarzu słowo Ursus. To na początek, a teraz zapraszam na film. Witajcie! Taki oto widok mam z tamtego hotelu właśnie, gdzie mieszkam. Przyjeżdżam, a tu się krówki pasą. Widzicie, dzisiaj mają takie małe dzwonki normalne, a wtedy, co pokazałem w tamtym filmie, to były takie dzwony jak wiadra z takim wielkim, ogromnym, ozdobnym pasem. Krówek tych tutaj jest naprawdę mnóstwo w każdym gospodarstwie. Pogoda ładna, więc co po niektóre siedzą sobie w cieniu. Ale słuchajcie, no patrzę, że to nie jest taka rasa typowa jak u nas, tylko są to zupełnie inne i inne krowy. Tamta na górze, co tyłem jest, akurat taką naszą mućkę przypomina, ale to nie to. No i co teraz? No, tak się zatrzymałem, bo mówię, zrobię zdjęcia, zrobię film. Widzę, że lubicie też zwierzęta, mi się też one podobają, ale jakoś po prostu nie miałbym pomysłu, jak się nimi zająć, gdyby przyszło do hodowli, także to raczej nie. To nie jest to, co ja bym chciał robić. Typowe rolnictwo, uprawy, to jest to, co mnie interesuje, natomiast przy zwierzętach nie. Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia po prostu, czy one są zdrowe, czy one są chore, kiedy, co, jak źle wygląda, jak wygląda dobrze. Nie wiem. O, zobaczcie, tam na górę kolejna taka czarno-biała. Są dwie w tej chwili, takie kawałek widać. No i te bardzo, bardzo polskie przypominają. Widzicie, to akurat bydło jest rogate, także typowa rogacizna, ale przejedziemy kawałeczek dalej. Zobaczymy, bo tam niżej, tam, gdzie teraz jadę, wczoraj też się pasło takie stadko. Nie wiem, ze 30 sztuk, 20 sztuk może, ale po prostu tu są takie właśnie rzeczy, takiej ilości. I zobaczymy, może będą pokazane, co ja gadam. Może po prostu zostały przyprowadzone na to pastwisko te bez rogów. A to wygląda takie coś. Leży sobie spokojnie, trawkę wcina. I wszystko jest git. Jedziemy na to. Komuś się zechciało też jeszcze pod górę, widzę, rowerem jechać. No ale tak to wygląda, że są tacy ludzie, którzy lubią. O, następni. Tutaj widzicie, jest to statko, ale troszeczkę mniejsze niż wczoraj. I tu już jest bez rogów. Niby rogacizna, ale nie rogata. Co to za rasa? Wiecie, co jest taką fajną grzywką w miejscu, gdzie mają mieć rogi? Czy te rogi im zostają wycinane, czy po prostu one się już takie rodzą bez rogów? Ja nie mam pojęcia. Bo tak jak mówię, dla mnie to jest krowa i one są wszystkie identyczne, z wyjątkiem tych szkockich, bo szkockie to są już w ogóle inne zwierzęta. Ale tu jest takie statko, o. No bardzo ładne te zwierzuchy są. Pokojowo nastawione. No jednakowoż kawał zwierzęcia. Przeszkadzają. No wielkie to, wielkie. Nie wiem, ile to może ważyć, ale tak na oko ze 300 na pewno. W każdym razie, dobra, jedziemy do sklepu. Chciałem Wam tylko pokazać, że tutaj takie coś. O, ta nasza mućka trochę wychudzona. Tylko, że nie ma rogów.
się możecie ze mnie śmiać, ale tak to wygląda, no nie znam się, nie na wszystkim człowiek się musi znać. Dobra, jedziemy do sklepu. Jedziemy do sklepu, słuchajcie, przez las, przez który jak jechałem do roboty, to jeździłem codziennie i znalazłem coś, słuchajcie, w tym lesie. Ale nie wiem, czy to już wam pokazywałem. Grzyb drewniany. Natomiast co jeszcze? W lasach się pojawiły grzyby. O, ja tutaj zjadę, bo widzę, że ktoś tu naprzeciw mnie jedzie. To mu zrobimy miejsce. O. No i się pojawiły, słuchajcie, grzyby, ale nie żeby jakiś szał. Gdzieś tam po prostu koło mnie, jak sobie spacerowałem koło hotelu, patrzyłem, przy drzewie się tam stare maślaki jakieś pojawiły. No i to byłoby na tyle, jeśli chodzi o grzyby, jakie tutaj widziałem. Natomiast pogoda bardzo grzybowo sprzyjająca, to niewątpliwie. Natomiast niestety grzybów tych nie ma. W każdym razie, króciutki filmik, zobaczymy, nie będę go puszczał jeszcze. Dogram coś może z innego miejsca, z czegoś, co będzie warte pokazania. Tymczasem tyle na teraz. Trzymajcie się. No tak sobie z długim gadałem w komentarzach. No i chodzi mi dokładnie o tą górę. O tą. Tu można wjechać kolejką. A ta ściana, którą tutaj widzicie dokładnie, która tu idzie o tu, to ona tak na oko ma z 500 metrów wysokości. Także jakby leciał ktoś stamtąd, to w powietrzu z głodu zdechnie na pewno. Ale nie wiem, no taki krajobraz. Taki krajobraz tu mam, słuchajcie. A ja mieszkam, tam mieszkam, zaraz jak jest tutaj to drzewo, cholera, ślepy jestem, czy to, tu jest domek, bo nie widzę, nie, tu nie ma domku, tu jest domek, jak jest to, są te krzaki i tu między krzakiem a tym i tu jest domek, oto tu mieszkam, tu, ledwo to co widać. A co chciałem wam pokazać jeszcze, nie wiem, czy to będzie widać z tej strony, może teraz jeszcze nie. Ale pojedziemy tak, żeby było widać. Chociaż pogoda trochę dzisiaj nie sprzyja temu. Ale może teraz w tym miejscu wam pokażę. Przez auto. Tam widać zaśnieżone góry. Tam jest wieczny śnieg. O! Jeszcze się minę tutaj z delikwentem. Tego wpuścimy, żeby nie musiał kombinować. No i se pojechał. No a tutaj w każdym razie patrzcie, no kurde blade, no i ja się, gdyby była robota, to bym to naprawdę stąd nie wyjeżdżał, tu jest tak pięknie. Ale co zrobić, nie ma roboty, cholera jasna, i to się tak wkurzam. W Niemczech jest mnóstwo roboty, no. W Niemczech jest mnóstwo roboty i też się tak zastanawiam, czy właściwie stąd nie zjechać i pojechać do Niemiec. I tam po prostu nie jechać do domu, tylko po drodze do domu, tam jeszcze powiedzmy w Niemczech z miesiąc przepracować i dopiero wrócić. No zobaczcie, jakie piękne domy upiecone, no po prostu coś niesamowitego, no to jest naprawdę tutaj wyjątkowa sprawa, bardzo mi się to podoba. No i co? No i nic, jedziemy, nie? Jadę na zakupy, słuchajcie, bo jutro jest, dzisiaj sobota, jutro niedziela, to idę kupię dwa chleby. Tak, no dwa chleby, tu są takie potężne chleby, że to ja, słuchajcie, jeden zjadam na śniadanie, no. Takie chlebki, słuchajcie, że, no trochę większa bułka, no. No i cena takiego bochenka to jest w przeliczeniu na nasze 8,50.
Także gdzieś tam czytałem, że Szwajcarzy mają najdroższy chleb na świecie, no i rzeczywiście, no. Także koszty są tutaj ogromne, jeśli chodzi o koszty życia tutaj takiego. Stąd po prostu ta chęć moja zjechania stąd, przez to właśnie, że tej pracy nie ma. Już też szukałem pracy, mówię, do Bern się przeniosę. O, patrzcie, tam właśnie są te przepiękne widoki. Tylko dzisiaj trochę słabsza widoczność jest, ale mam nadzieję, że to zobaczycie. Dobra, jadę do sklepu i potem jeszcze coś dogram na pewno. Trzymajcie się. Witajcie! Nareszcie, słuchajcie, w domu. Od razu się zabieram. A, wcześniej w ogóle się zabierałem, to wam pokażę zaraz. Zobaczycie relację z roboty przy 60 żółtej, bo była, słuchajcie, taka szybciutka akcja. Robert z Andrzejem pomogli, praktycznie świetna kawał roboty. Tarcza, sprzęgła drugiego stopnia, simmering na skrzyni biegów, tam jeszcze sprężynka, duperelki takie, łożysko wału, także wszystko w porządku, ale słuchajcie, jest nowy nabytek przy okazji tego powrotu. Pojechałem za granicę, żeby zarobić i kupić Ursusa i słuchajcie, troszeczkę plany się zmieniły w związku z tym, że miałem tej pracy mało i niestety się nie zdarzyło, ale został plan zrealizowany po części, ponieważ Ursus został zakupiony, a pokażę wam, jak on wygląda. Taram! Jest Ursus? Jest. A później wam pokażę, jak on wygląda w środku. Tymczasem czekamy, bo przyjeżdża do mnie pan Roman Wielkopolski. Mówi wam to coś? Tak, tak. We własnej osobie przyjeżdża pan Roman Wielkopolski. No i będziemy tutaj, słuchajcie, robić... Zobaczymy jeszcze, jakie będą decyzje. Nie wiem, czy z Adamem, czy nie. Może i przyjedzie Adam mechanik, ale pan Roman Wielkopolski na pewno. Bardzo prosił, żeby pozostać inkognito, więc ja nie będę go pokazywał, ale przyjedzie i zobaczymy. Bierzemy się za 60, czy też weźmiemy się za Zetora. Chociaż z tego, co wiem, on bardzo chce iść w kierunku Zetora, więc pewnie będziemy tutaj robili ile się da i jak się da i co się da, także jestem dobrej myśli. Zobaczymy, jak pójdzie. Czekam. Powinien być za chwilę. Będzie relacja. No, słuchajcie. Otwieramy Ursusa. Zobaczymy, co to tam jest w środku. Czy się wszystko zgadza? No popatrzcie, na razie wygląda na to, że się zgadza. Obudowa, okulary, tak? Co to jest? Nie, klucze, słuchajcie, pilnik, śrubokręt, zęby. Elegancka sprawa. Butelka, bidon, łańcuszek zapewne. Kompleksowa obsługa serwisowa. Zapewniamy twój święty spokój. Oj, żeby to prawda była, słuchajcie, no. To byłoby coś. Nie ma nic cenniejszego od świętego spokoju. Patrzcie, o, jaka piękna ta elegancka prowadnica. No i rzecz najważniejsza, serce. Patrzcie. O, i taki zakup dokonałem, a to dlatego, że te piły, które miałem do tej pory, po prostu mi się najnormalniej w świecie skończyły. No i tutaj mamy, widzę, paliwo. Oliwa z przodu tutaj do łańcucha. Wszystko fajnie, ssanie, pyk, hop, tu filtr, obudowa, to co, możemy złożyć piła, co? No to składamy, jak możemy złożyć, to składamy.
trzeba zaopatrzyć się. Ciekawe klucze są, czy nie są takie klucze, co trzeba. To nie jest to, to jest tu. Tylko że to musi być o tak. Dobra, tu już widzę, są, słuchajcie, te tego szmegołowego klucze, śrubki. O. Tutaj będzie kluczyk imbusowy, słuchajcie, mały. On tam jest w zestawie, ale nie widziałem tego klucza tu i do naciągu. Bo jest pilnik do ostrzenia. Są te dwa klucze. Śrubokręcik taki lichy. Co tu mamy, ten większy? Dobra. O. A tu jest ten klucz, widzicie? A nie zauważyłem. No w każdym razie, co mogę Wam powiedzieć tak o tej pile na początek, to jest to, że ma, jest ona o mocy 3 koni, czyli taka dosyć, można powiedzieć, mocna. Nie chciałem kupować 2 i 3, bo mówię, co się będę, parę razy była mi potrzebna właśnie tą, co miałem, to ona była o mocy 3 koni i mówię, no to jest to, o co mi chodzi. Bo jest to piła mocna, ona się tam nie lubi zacinać ani bawić jakieś tam dziwolągi, tylko po prostu działa. O, pyk. O, pyk. No i jest, te zęby to też jest fajna sprawa. No ciekawe, ciekawe jakie to będzie wykonanie, ale... Aha, to tu jest. Ale no słuchajcie, wiecie co? To jest bajer. To jest bajer. Rzeczywiście. Z tym kluczem. To mi się podoba, ten schowek tutaj ukryty. Bo tak to zawsze, słuchajcie, to się gubi. Gdzieś tam położysz. Wiecie jak to jest, nie? No co jest? Czego to się nie chce? Czyżby tu coś jeszcze było przykręcone? No nie wiem, dobra, żeby nie skasować, bo w tych piłach do tej pory to mi się to po prostu otwierało. Co oni tu piszą? Mhm. Ale słuchajcie, porządny, mocny łańcuch z tego, co widzę, tu już jest. To jest jakiś ten amerykański, ale chodzi o to, że nie wiem, odnoszę takie wrażenie, że jest mocniejszy niż zwykle te, co kupowałem, też tej samej firmy. Jakby był mocniejszy. No słuchajcie, tutaj miałem trochę problem z tym hamulcem. Ale to dlatego, że po prostu zbyt delikatnie podchodziłem chyba do tematu. Trzeba po prostu to mocno pociągnąć do siebie. Wtedy ta sprężyna, która jest tutaj, ten hamulec po prostu się ładnie otwiera. I to wszystko, także po prostu to się wszystko ładnie udało. Łańcuch bardzo dobrze naciągnięty. Piszą, że w instrukcji ma się 3-4 mm ma na środku odciągać, więc tutaj mam troszeczkę, powiedzmy pewnie 5. Ale to czuję, że on jest mocno naciągnięty. Co ciekawe, słuchajcie, tutaj ta prowadnica jest dosyć masywna, muszę powiedzieć, że w poprzednich piłach aż takiej, że tak powiem, rakiety nie było. Także to jest ciekawostka na plus oczywiście tej maszyny. Co, świetna sprawa, słuchajcie, z tym schowkiem. Naprawdę rewelacja, bo ja już kilka razy no, gubiłem klucz. Bo go tam trzeba, a tutaj zobaczcie, pcha się go tu, pyk, zatrzaśnięty i on jest zawsze z nami właściwie, także to jest świetny pomysł, muszę powiedzieć.
Co jeszcze? To można w zależności, powiedzmy, od tego, jak się chce ciąć, odwrócić, czy w tą stronę, czy w tą stronę, jak komu po prostu będzie wygodniej. Otwieranie filtra, czyszczenie filtra, to jest tutaj za pomocą tego. Filterek pięknie na wierzchu, znakomicie rozwiązane, bardzo prosto. Naprawdę, nie trzeba tam nic wsuwać, wysuwać. To, co w poprzednich piłach się czasami mi zacinało, nie chciało po prostu się tutaj jakoś zadziałać, tu jest świetnie. Zobaczcie, 2,9 konia piła. No i co? Przede wszystkim no, piękny napis Ursus. Tutaj mamy tabliczkę, to samo. Jest to na pewno na licencji piła robiona, ale muszę powiedzieć, że dosyć porządnie. Zobaczmy tutaj, muszę pojechać po paliwo. Też fajnie, bo korek nie wylatuje, także to jest tutaj to zabezpieczenie. Bardzo dobrze. No a to olejowe też chyba powinno tak być. Też jest dokładnie na zabezpieczeniu. Fajnie. Słuchajcie, nie widzę tutaj dokładnie tego, ale muszę Wam powiedzieć, że to, co zaciekawiło mnie, to aluminiowe kartery. Także to jest silnik, to nie jest plastikowe. To jest po prostu prawdziwy silnik. Świetny temat. Moim zdaniem rewelacja. Muszę powiedzieć tak, piła waży około 6,5 kg. Pewnie z olejami będzie to 7 kg. Ale jestem bardzo zadowolony z tego zakupu. Oczywiście dzisiaj nie będę tego testował. Muszę pojechać po paliwo. Olej chyba gdzieś powinien być, a jak nie, to będę musiał kupić olej. Sprzęt prezentuje się po prostu wyśmienicie. Ursus, prowadnica Ursus. Czego chcieć więcej? Ktoś jakby powiedział pewnie, że to jest jakiś tam Hinol i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, no ja nie sądzę, żeby po prostu taka firma jak Ursus pozwoliła sobie na jakąś lipę i montowała tutaj po prostu badziewie. Tym bardziej, że jak wziąłem tą piłę do ręki, to słuchajcie, nawet prowadnica jest cięższa niż zwykle. Tu nie chodzi o to, że po prostu jak jest lekkie, to się łatwo obsługuje. Nie, jak jest lekkie, to jest po prostu badziewie, bo to jest, będzie plastikowe, a to jest naprawdę kawał sprzętu. I prowadnica po prostu jest wytrzymała. Łańcuch, muszę Wam powiedzieć, nie wiem czemu, ale on wydaje mi się cięższy. Ja mam, pewnie mam zapasowy tej samej długości łańcuch i on, i też tej firmy tej samej, i nie sądzę, żeby on był po prostu aż tak mocny. Tu jest porządny, bardzo, bardzo mocny łańcuch. Jest fajnie, bo tutaj mamy tą osłonkę. O, i piła elegancka. Jutro kupię, może chyba, że jeszcze dzisiaj kupię paliwo i jutro będzie próba. Wracam do filmów. Słuchajcie, mam nadzieję, że w Polsce pobędę do końca miesiąca, więc troszeczkę się będzie działo. Pokażę Wam, bo była naprawa Ursusa, tej żółtej 60, i oczywiście pokażę Wam, co tam było robione. Niestety, ponieważ było to bardzo, bardzo szybkie, spontaniczne, chłopaki przyszli, powiedzieli, jedziemy naprawiać tamtą 60, no to żeśmy pojechali. I powiem Wam, że udało nam się ją świetnie zrobić. Relacja niestety tylko zdjęciowa, ale pokażę Wam, co tam było zrobione. Była wymiana tarczy sprzęgła drugiego stopnia, była wymiana simmeringu na skrzyni biegów, tutaj jak jest łączenie z silnikiem. No i to, bo tam po prostu cały olej mi wyleciał, pamiętacie z jakiegoś mojego filmu, że tam po prostu nie mogłem przyczepy wykiprować. To właśnie była ta przyczyna, że cały ten olej po prostu gdzieś zgubiłem, wyleciał i niestety go już nie było, stąd po prostu były problemy. Co jeszcze, słuchajcie, tak a propos tutaj, widzicie saszetka na pilnik, nie ma tego uchwytu tutaj do pilnika, nie wiem czy miał być, czy nie miało być, to się po prostu dowiem, zobaczymy jak to było, jak to wyglądało. Dodatkowo dwa klucze imbusowe do tej piły, o, drugi mniejszy i taki śrubokręcik, nie wiem, po prostu pewnie do gaźnika albo do czegoś, jakichś drobnych prac, ponieważ tutaj w sumie nie bardzo jest co robić z tą piłą. Ale też fajnie, że to wszystko jest, słuchajcie, no nie trzeba będzie się jakoś stresować, rzucamy to co najpotrzebniejsze tutaj i po prostu jedziemy. Fajną zaletą jest jeszcze to, że dodatkowo taki niby niepotrzebny, ale tutaj mamy zbiorniczek na zmiksowane paliwo, po prostu można sobie wziąć ze sobą, nie wiem czy do spodni nawet to wcisnąć po prostu i o, zakręcić i jest zawsze do
roboty. Oczywiście zbiorniczek paliwa jeden taki wystarcza na, zobaczymy zresztą na ile to wystarcza, bo będzie trochę cięcia i tak dalej, to się przekonamy, ale dodatkowo zawsze warto mieć taki zbiorniczek. Dobra, to tyle, słuchajcie, z dzisiejszego miksu, ponieważ w tym filmie troszeczkę Szwajcarii, troszeczkę Polski, ale działam i jedziemy z koksem. To tyle, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!